Czołem, gitarowi maniacy. Zapraszam do obejrzenia materiału o prawdopodobnie najbardziej niesamowitej postaci związanej ze światem gitary. Jednak powiedzieć o Franku Zappie gitarzysta to tak jakby nic nie powiedzieć. Kompozytor, frontman, autodydakta, showman, autor tekstów, prawdziwa legenda. Jeśli masz ochotę zasubskrybować ten kanał, to zrób to teraz. Jeśli zaś chciałbyś mnie wesprzeć, możesz to zrobić na Patronite. Zapraszam również do komentowania, lajkowania lub jeśli wolicie, dislajkowania mojej pracy. Zaczynamy. Frank Zappa urodził się 21 grudnia 1940 roku w Baltimore, w stanie Maryland. Babcia od strony matki była w połowie francuską, a w połowie sycylijką. Ojciec zaś miał grecko-arabskie korzenie. Ojciec grywał na gitarze w objazdowym trio śpiewaków, a także należał do drużyny zapaśników. W domu rodzice mieli zwyczaj posługiwania się językiem włoskim, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie chcieli, aby dzieci rozumiały, o czym mówią. Dążąc do asymilacji, nie nauczyli włoskiego ani Franka, ani żadnego z pozostałych dzieci. Pierwsze zetknięcie ze sztuką jako taką miało miejsce jeszcze w dzieciństwie Franka. Uwielbiał on ciąć i montować amatorskie filmy wideo. Wtedy jeszcze nie ciekawiła go muzyka. Gdzieś od 5 do 13 roku życia interesowałem się chemią, zwłaszcza materiałami wybuchowymi. Gdy miałem 6 lat, nauczyłem się robić proch strzelniczy. Wtedy mój tato pracował w zakładach wojskowych Edgewood Arsenal. Podczas wojny wytwarzali tam gazy bojowe. Mieszkańcy przyzakładowego osiedla musieli mieć w domu maski przeciwgazowe na wypadek pęknięcia zbiorników z gazem musztardowym. W dzieciństwie bawiłem się zlewkami, które tato przynosił z pracy i maskami przeciwgazowymi wiszącymi w szafce. Biegając w masce po podwórku myślałem, że to hełm kosmonauty. W domu w Edgewood Frank Zappa cierpiał na ataki astmy. Ojciec szukał więc miejsca z lepszym klimatem, gdzie Frank nie będzie cierpiał, a on zarobi więcej pieniędzy. I tak przyjął posadę wykładowcy metaloznawstwa na Akademii Marynarki Wojennej w Kalifornii. Moja rodzina była bardzo biedna i nie przepadała za muzyką, dlatego zacząłem ją przeżywać, gdy miałem 14-15 lat. Rodzice nie chcieli, żebym miał cokolwiek wspólnego z muzyką. Pamiętam artykuł o Samie Goodym. Napisali, że jest znakomitym handlowcem, bo potrafi sprzedać album z tą okropną muzyką. Autor twierdził, że to najbardziej przerażające dźwięki dla ludzkiego ucha. Nikczemna, wstrętna płyta. Artykuł zapadł mi w głowie. Kilka miesięcy później zobaczyłem tę płytę w sklepie i ją kupiłem. Przesądziła tamta recenzja albumu Vareza. Dzięki utworowi Ionization zacząłem pisać na orkiestrę. Zafascynowany zwłaszcza warstwą rytmiczną albumu dzieła zebrane Edgarda Varesa, część pierwsza nie potrafił zrozumieć, dlaczego płyta ludziom się nie podoba. Przez całe liceum zmuszał każdego, kto go odwiedził, do przesłuchiwania wspomnianej płyty, będąc przekonanym, że jest to najlepszy test na inteligencję. W liceum w Lancaster Frank interesował się rhythm and bluesem, w przeciwieństwie do większości uczniów interesujących się głównie Elvisem Presleyem. W tamtym czasie Frank poznał Dona, który zdążył już rzucić naukę i większość czasu przesiadywał w domu. To on puszczał Frankowi takich czarnych wykonawców jak Guitar Slim, Clarence Gate Mouth Brown, Elmore James, Lowell Fulson czy Johnny Guitar Watson. O płyty rhythm and bluesowe było jednak bardzo ciężko, ponieważ większość tzw. białych sklepów ich nie sprowadzała. Gdy pierwszy raz wziąłem gitarę do ręki, pomyślałem, jak u licha się na tym gra. Nie rozumiałem, do czego służą progi, ale kiedy usłyszałem gitarzystów rhythm and bluesowych, wiedziałem, że chcę tak grać. Gdy odkryłem, że dociśnięcie struny do progu zmienia wysokość dźwięku, poszło jak spłatka. Frank spędzał mnóstwo czasu u Dona Van Vleeta, znanego jako Captain Beefheart. Główną rozrywką Franka i Dona oprócz wielogodzinnych przesłuchiwań płyt winylowych były nocne wyprawy na kawę do zajazdu Dona przy autostradzie. W 1956 roku powstaje pierwszy zespół Franka, The Blackouts. Kapela była wymieszana rasowo, co nie podobało się kowbojom i władzom szkoły. Dyrekcja uznała, że zespół jest nieobyczajny. Po ukończeniu liceum Frankowi ani w głowie było kontynuowanie edukacji, ale zdał sobie sprawę, że jeżeli nie pójdzie na studia, to nie będzie poznawał dziewczyn. Tak więc poszedł. I tak w koledżu poznał Kee Sherman. Razem rzucili szkołę, zamieszkali razem i wzięli ślub. Frank zarabiał na życie projektując kartki okolicznościowe. Później chwilę pracował dorywczo jako kopista dokumentów oraz projektant reklam dla kilku lokalnych firm. Najgorszą jednak pracą, w której wytrzymał zaledwie tydzień, była obnośna sprzedaż encyklopedii. W weekendy grywał z knajpianym zespołem Joe Perino and the Mellotones, rezydującym w Tommy Sandy's Club Sahara w San Bernardino. Niedługo potem znalazł studio nagraniowe w Cucamonga prowadzone przez Paula Biffa, który zbudował własnej roboty pięciośladowy magnetofon.
Frank pracował z Biffem przez rok, zanim tamten nie popadł w poważne kłopoty finansowe. Odkupił więc studio od Biffa razem z długami i w nim zamieszkał. W tym czasie rozpadło się jego małżeństwo. Obecność Zappy w studiu budziła wśród okolicznych mieszkańców oburzenie. Nie mogli oni zaakceptować faktu, że Frank brał 13,5 dolara za godzinę nagrań. Postanowili więc zrobić wszystko, aby go stamtąd wyrzucić, organizując prowokację, polegającą na próbie wynajęcia studia do celów nakręcenia filmu porno. Pomimo, że nigdy do tego nie doszło, to niebawem drzwi studio otwierają się z hukiem i ekipa obyczajówki z San Bernardino konfiskuje wszystkie taśmy, a Frank Zappa trafia za kratki. Wyrok brzmi: pół roku w zawieszeniu, 10 dni odsiadki plus kurator na 3 lata. W ten sposób kształtuje się polityczny światopogląd Zappy, który nigdy się już nie zmieni. W 1964 roku powstaje The Mothers of Invention, którego nazwa powstała z konieczności, ponieważ według MGM żaden z prezenterów radiowych nie chciałby puszczać zespołu o nazwie The Mothers, czyli matki. Zespół był wyjątkowy. Rzadko który zespół rockowy miał na tamten czas w swoim składzie instrumenty dęte i chyba żaden nie miał w swoim repertuarze Strawińskiego czy muzykę klasyczną w ogóle. Zespół wcielał w życie wyłącznie pomysły Franka. W 1966 Zappa przez dziewczynę, z którą mieszkał, poznaje Gail, kobietę, która później będzie jego żoną i z którą zostanie aż do śmierci. Gail wiedziała, że wychodzi za kompozytora, który większość swojego czasu będzie poświęcał na tworzenie. Frank Zappa stawiał swoim muzykom nieprawdopodobne wymagania. Oprócz doskonałego przygotowania muzycznego, na każdym koncercie obowiązywała również odpowiednia choreografia. Próby trwały 8-12 godzin dziennie. Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie, bez różnicy. Żeby przekonać ludzi do albumu The Mothers of Invention Freak Out, musiało minąć kilka lat i mnóstwo koncertów. Z sukcesem Mothers of Invention zbiegł się początek kultury narkotykowej, od której jednak Frank Zappa całkowicie się odcinał. Nie biorę dragów i do tego nie namawiam. Wiele problemów społecznych wynika wprost z narkomanii. Są tak rozpowszechnione, że ktoś, kto ich nie bierze, uchodzi za dziwaka. W 1967 roku w Nowym Jorku, gdzie przeprowadził się z Gail, Zappa miał do dyspozycji Teatr Garrick, w którym dawał koncerty eksperymentatorskie. Wciągał publikę w show i nawiązywał z nią dobry kontakt. Zorientował się wtedy, na jak wiele może sobie pozwolić. Formuła koncertów była bliska teatralnej. Publika to uwielbiała. Przekazem tych show było ukazanie, że świat jest całkowicie absurdalny, tak więc wykonawcy show musieli mieć odwagę na robienie rzeczy niedorzecznych. Studiowałam perkusję w Juilliard School. To były czasy dynastii muzycznych. Sądziłam, że pokochałam perkusję klasyczną, ale wszystko wzięło w łeb, kiedy pierwszy raz poszłam na koncert Zappy. Zrozumiałam, że nie chcę grać w orkiestrze, na kotłach ani na trójkącie. Nie chcę siedzieć w ostatnim rzędzie i wykonywać na trójkącie trzech nut. Gdy usłyszałam muzykę Franka, przestało mnie to pociągać. Wiedziałam, że moje życie się odmieniło. Z teatru wyszłam zdezorientowana. Koncert wstrząsnął całym moim światem. Ruth Underwood. Szybko Frank Zappa stał się jedną z najbardziej poważanych osobistości rocka. Wpływu jego twórczości na innych artystów nie dało się nie zauważyć. Paul Simon z zespołu Simon & Garfunkel zaprosił Franka na obiad, gdzie omówiony został wspólny koncert otwierający show Zappy. Garfunkel wystąpili dla niepoznaki pod nazwą Tom & Jerry. W 1967 przychodzi na świat pierwsze dziecko Gail i Franka, Moon Unit Zappa. Frank był w tym czasie w zagranicznej trasie. W 1968 roku Zappa wraca do Kalifornii, gdzie wprowadza się do olbrzymiego drewnianego domu w Laurel Canyon. W domu tym uprzednio mieszkał Tom Mix, dawna gwiazda westernów, a naprzeciwko mieszkał Houdini. Miejsca było wystarczająco zarówno na salę prób, jak i na istniejący już tor do kręgli. Bywali w nim Mick Jagger, Eric Clapton, Jeff Beck i inni. Właściwie to każdy ze środowiska chciał się wkręcić na imprezkę do Franka Zappy. Okolica nie była jednak za ciekawa. 3 metry od domu Zappy przebiegała ścieżka, którą codziennie podążała grupa Mansona. Do prac graficznych nad okładkami Zappa zatrudnił Cola Schenkela. Frank podsuwał mu pomysły i w ten sposób powstało mnóstwo świetnych okładek płyt w stylu alternatywnym. Powstaje m.in. parodia okładki płyty Beatlesów Sgt. Pepper's, czyli okładka We're Only In It For The Money, do której pozował m.in. Jimi Hendrix. W 1969 rodzi się drugie dziecko Franka i Gail, Dweezil. Tymczasem Frank oddaje się każdemu aspektowi rock'n'rolla, włączając w to liczne kontakty z groupies, ale wyłączając narkotyki, których nigdy nie używał. Trzeba jednak powiedzieć, że niestety Zappa miał inny nauk, dużo palił. Do domu jednak Frank wracał z utęsknieniem, bo tylko tam miał spokój.
W 1969 Frank rozwiązuje zespół i część roku spędza na pracy w studio nad albumem Hot Rats. Kilka niewielkich koncertów daje z Janem Underwoodem i Sugarcane Harrisem. W 1970 roku Frank otrzymuje propozycję zagrania koncertu z muzyką orkiestralną. Orkiestra jednak tak naprawdę nie miała ochoty grać kawałków Zappy, a jedynie chcieli mieć za sobą wyjątkowe wydarzenie. Mimo to koncert okazał się sukcesem w Filharmonii Los Angeles, a wszystkie bilety zostały wyprzedane. W 1971 Frank tworzy film 200 Motels, tak dziwaczny, że nie sposób było widzowi cokolwiek z niego zrozumieć. Frank bał się, że napisze przebój. Hity mógłby pisać bez przerwy. Celowo sabotował wiele swoich utworów. Ciekawe, że wszyscy chcieli mieć hity, a on nie. Alice Cooper. Był środek zimy 1971. Właśnie skończyliśmy grać dwa koncerty w sztokholmskim Konserthuset. Szedłem sobie korytarzem, kiedy podeszło do mnie dwoje dzieciaków i powiedziało, że byli oni na obu koncertach i że mają świetny pomysł, ale nie wiedzą, czy się zgodzę. Mamy młodszego brata o imieniu Hannes, powiedzieli. Był z nami na pierwszym koncercie, ale potem musiał wrócić do domu, bo ma jutro szkołę. Ich rodzina mieszkała w miejscowości, która nazywała się Tulinge, około 20 minut od Sztokholmu. Chłopcy chcieli, abym pojechał z nimi do ich domu w środku nocy. Zakradł się do pokoju Hannesa, obudził go i powiedział: Hannes, Hannes, obudź się, to ja, Frank Zappa. Odparłem: okej, zrobię to. Zostałem zaprowadzony do typowego pokoju dziecięcego, pełnego posklejanych modeli. Hannes spał w swoim łóżku. Było paskudnie zimno. Obudziłem go. Był ogromnie zaskoczony. Obudzili się również rodzice dzieciaków. Mieli na sobie długie koszule nocne. Okazali się bardzo mili. Przesiedzieliśmy w kuchni do rana, rozmawiając o polityce. Za wyjątkiem tego jednego wydarzenia, cała europejska trasa z 1971 zasługuje na miano najbardziej katastrofalnej. 4 grudnia nad Jeziorem Genewskim w lokalu Casino de Montreux wybuchł pożar, który zaprzepaścił cały sprzęt zespołu Zappy, przez co musieli oni odwołać cały tydzień koncertów. To wydarzenie stało się przyczynkiem do powstania znanego utworu zespołu Deep Purple – Smoke on the Water. Tytuł odnosi się bezpośrednio do widoku, jaki członkowie Deep Purple zobaczyli z hotelu nad Jeziorem Genewskim. Z kolei 10 grudnia w Rainbow Theatre w Londynie stała się rzecz straszna. Podczas bisu jeden z uczestników koncertu podbiegł do Franka i zepchnął go ze sceny. 4-metrowa scena i betonowa podłoga sprawiły, że upadek był bardzo groźny. Frank stracił przytomność i odniósł poważne obrażenia. 9 miesięcy spędzonych na wózku inwalidzkim zweryfikowało kilka przyjaźni. Rezultatem upadku było także obniżenie skali głosu Franka, ponieważ pękła mu krtań. Początkowo Frank nie mógł w ogóle mówić. Podczas rekonwalescencji Frank nie dawał za wygraną i udało mu się nawet nagrać aż 3 albumy: Just Another Band from LA, Waka Dziawaka, Grand Wazoo oraz 2 musicale. W tym czasie odwiedził go animator Bruce Bickford, który przedstawił mu swoje tworzone metodą poklatkową filmy. Rozpoczęła się trwająca wiele lat współpraca. Na życiową tragedię Frank Zappa zareagował w sposób właściwy dla swojej osobowości. Nie załamał się, tylko wpadł w wir tworzenia. Wkrótce ruszy w trasę z 20-osobowym zespołem, z którym nagrał The Grand Wazoo. Frank był niewolnikiem tego, co słyszał w swojej głowie. Usiłował to przekazać światu, ale borykał się z ograniczeniami finansowymi, organizacyjnymi przy utworach na orkiestrę i wykonawczymi. Pisał rzeczy, które nie każdy umiał zagrać. Steve Vai. Próby odbywały się 4 razy w tygodniu po 5 godzin. Często prosił muzyków o zagranie rzeczy, które oni uważali za niewykonalne. Wytwórnie płytowe chciały maksymalnie wykorzystywać muzyków, przy czym rzadko godziły się na wizjonerskie pomysły artystów. Dlatego Frank odszedł z Warnera, założył własną wytwórnię Zappa Records i stał się jednym z pierwszych całkowicie niezależnych artystów. Jednym z pierwszych albumów wydanych przez Zappa Records był Shake Your Booty z 1979. Płyta może i zabawna, ale będąca tak naprawdę wyrazem gniewu i atakująca w każdym utworze jakieś środowisko. Również w 1979 zaczynają się sesje do albumu rock opery Joe's Garage, krytykującego sztukę w Stanach tamtego czasu. Podczas całej płyty przewija się głos głównego cenzora, nawołującego do zdobycia normalnej pracy i przestrzegającego przed skutkami wybrania kariery w muzyce. The Central Scrutinizer wyjaśnia, że muzyka prowadzi do zażywania narkotyków, chorób, niezwykłych praktyk seksualnych, więzienia, a ostatecznie szaleństwa. Jako przykład cenzor podaje postać Joe, który zakłada zespół, podczas gdy rząd przygotowuje się do kryminalizacji muzyki. Według niektórych narracja Zappy o cenzurze odzwierciedla rewolucję irańską z 1979 roku, w której muzyka rockowa została zdelegalizowana.
Płytę zamyka wyjątek liryczny. Utwór Watermelon in Easter High na 9/4. Uwierzcie mi lub nie, ale jest to jeden z najwspanialszych rockowych utworów gitarowych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano i nie jest to tylko moja opinia. Syn Zappy Dweezil, wykonując go współcześnie na koncertach, za każdym razem wzrusza się do łez. Notabene to, co robi Dweezil, to chyba najpiękniejszy hołd, jaki można oddać nieżyjącemu ojcu. Wróćmy jednak do albumu. Za swój udział w Joe's Garage Vinnie Colaiuta został nazwany przez magazyn Modern Drummer najbardziej zaawansowanym technicznie perkusistą wszechczasów. 1982 rok. Wytwórnia zaczyna sprzedaż wysyłkową płyt i gadżetów, która przynosi $1 000 000. Każdy list od fana był przeczytany. Także w 1982 roku stało się. Frank Zappa wraz z córką Moon nagrywają przypadkiem przebój. Pierwszy wielki i jedyny popularny hit, Wally Girl, powstał tylko dlatego, że Moon chciała pobyć z tatą. Na przełomie 1982 i 83 zawiązuje się współpraca Zappy z Kronos Quartet, kwartetem smyczkowym charakteryzującym się otwartością na szeroki repertuar. Zappa komponuje dla nich utwór None of the Above. Imponował mi tym, że był samoukiem. W młodości chodził do bibliotek i uczył się z książek. Bardzo mnie inspirował. Jego twórczość przywodzi mi na myśl Charlesa Ivesa, Charlie'ego Parcha, Sun Ra. Wielkich amerykańskich eksperymentatorów, którzy gruntownie zmienili podejście do słuchania i komponowania muzyki. Zappa mieści się w tej tradycji. David Harrington. 1983 rok to między innymi nagranie z udziałem londyńskiej orkiestry dyrygowanej przez Kenta Nagano niekomercyjnych kompozycji Zappy pisanych właśnie na dużą orkiestrę. Zanim zdążyliśmy się zabrać do nagrania, musieliśmy zagrać obowiązkowy koncert na żywo. To była katastrofa. W trakcie przerw pomiędzy utworami londyńska orkiestra opuszczała scenę, aby w pełni oddać się zapewnionej jej rozrywce. Kiedy wrócili na scenę, wielu z muzyków było uwalonych jak zwierzęta. Moja muzyka zabrzmiała adekwatnie do ich stanu psychosomatycznego. 31 maja 1985 roku powstałe z inicjatywy żony senatora Rodzicielskie Centrum Zasobów Muzycznych, PMRC, wystosowało pismo do prezydenta Zrzeszenia Amerykańskich Wydawców Muzyki, oskarżając przemysł muzyczny o prezentowanie młodzieży seksu i przemocy oraz gloryfikacji narkotyków i alkoholu. Zażądano systemu kwalifikowania poszczególnych albumów muzycznych, podobnego do tego, jaki występuje w oznaczeniach filmów. Zappa całkowicie się temu sprzeciwiał, uznając to za ostrą cenzurę. Wytwórnie bały się podjąć temat, tymczasem Frank był gościem wielu serwisów informacyjnych i programów telewizyjnych. Pragnął bronić wolności słowa i swobody wypowiedzi. Zmienił więc aparycję na ugrzecznioną. Fryzura, ubiór. Rozumiał, że potrzebne jest to do wejścia na grunt ludzi, z którymi miał się zmierzyć. Zwłaszcza na salach sądowych, gdzie zaczął bywać. W połowie lat 80. Zappa korzysta z synklawiera, komputerowego instrumentu muzycznego z sekwenserem, umożliwiającym komponowanie i późniejsze odtwarzanie wszelkich pomysłów muzycznych, bez udziału muzyków. W 1986 roku wydaje album, na którym wszystkie kompozycje, oprócz Saint-Étienne, zostały wykonane przez Zappę na synklawierze. Podczas trasy w 1988 roku czuł się kiepsko. Słyszał rozmaite diagnozy i próbował się leczyć na różne sposoby, jednak jego stan się pogarszał. Kiedy choroba się ujawniła, zrezygnował z koncertów. Rak prostaty stał się smutnym faktem. Mimo to Frank bierze się do pracy, tak jakby przeczuwał potrzebę podsumowania swojego dorobku. W 1989 roku aksamitna rewolucja uwolniła Czechosłowację spod radzieckiego jarzma. Zappa został zaproszony do Pragi. Dla Czechów Zappa był symbolem wolności. Na lotnisku witało go 5000 ludzi. Wzbudził on niesamowity entuzjazm swoją wizytą. W Pradze został ugoszczony przez prezydenta Vaclava Havla, a parlament ustanowił go przedstawicielem kulturalno-handlowym w Stanach. A oto co powiedział Frank Zappa do uczestników koncertu zorganizowanego z okazji wycofania wojsk radzieckich z Czechosłowacji. Był to ostatni koncert, na którym zarejestrowano jego grę na gitarze. Pierwszy raz od 3 lat mam powód, żeby zagrać na gitarze. Z pewnością już to wiecie, ale wasz kraj czeka nowa przyszłość. Mam nadzieję, że ta przyszłość będzie naprawdę wspaniała, a gdy zmierzycie się ze zmianami, spróbujcie zachować swoją wyjątkowość. Nie stwórzcie innego kraju. Niech pozostanie niepowtarzalny. W 1991 roku Frank odkrywa zespół Ensemble Modern, który pragnął wykonywać jego muzykę orkiestralną na niespotykanym dotąd poziomie. 17 września 1992 roku dochodzi do koncertu we Frankfurcie, na którym Ensemble Modern pod dyrygenturą Zappy wykonuje utwory z albumu The Yellow Shark. Ostatni koncert z udziałem Franka Zappy.
Frank Zappa zmarł 4 grudnia 1993 roku w wieku 52 lat. Była przy nim żona Gail, dzieci Dweezil, Ahmed, Moon oraz Diva, a także przyjaciele. Za życia Frank wydał 62 albumy. Po śmierci ukazało się prawie drugie tyle.